Hej ludzie, Mejo z tej strony. Witam w kolejnym odcinku z serii Wiedźmin 2, Zabójcy Królów. Dzisiaj pozbędziemy się Detmolda, jak to kości z kości. Ale pierw... Medytacja. Niemożliwe w tym miejscu. What? Czeka nas walka z bossem i nie możemy użyć eliksirów. To jest trochę dziwnie. Fajnie nagrywasz? Dziękuję. Widziałeś Orsza Kradowida? Naprawdę, słowo daję. Ten gówniarz myśli, że jest królem świata. Wyciskamy syfa. Po tym, co ostatnio działo się w Redanii, w ogóle nie powinien się tu pokazywać. Jeśli wyrośnie na drugiego Wizimira, to szczerze mu życzę, by skończył jak pierwszy. I ta jego kreacja. Widziałeś? No dobrze, uwiniemy się jeszcze. Gacie w dół. Nie! Dobrze, że to przerwaliście. You fucking kidding me? Złamałeś mi rękę! Jakim cudem? Złamałeś mi rękę! Wiesz, ile jest warta, suczy synu? Teraz jest już gówno warta, jak cały ty. Wściekły rożdż. Dawaj, zabij go. Czego chcesz? Dam ci wszystko! Nie jesteś w stanie oddać tego, co zabrałeś. Zadowolę się odcięciem ci jaj i poderżnięciem gardła. Yummy! Zbieraj coś posiał. Au! Czas uwolnić córkę Foltesta. Anais, idziemy do ciebie. Klucz do sejfu Detmolda. O, a ten to kto? Pachołek. Litości on nie przemusił! Okej. Sejf. Różdżka Detmolda. Korzeń Mandragory Oreny. Zapomniany miecz Wranów. Zapomniany miecz Wranów. 50 do 55. My mamy 50 do 58. Ceremonialny miecz Zeladener. Okay. Różdżka Detmolda. Obrażenia 14 do 20. Zamrożenie 15. Really? Nie. Ale dobry na sela. Dobra, w końcu robimy save'a. Nic ci nie jest? Jestem Vernon Roche z Temerii, a to Wiedźmin Geralt. Jest przerażona. Jeśli Detmold ją tknął, zabiję kurwiego syna jeszcze raz. Zabij z dzieckiem, Vernon. Mam umowę z Radovidem, a Vernon Roche zawsze dotrzymuje słowa. Królowie nie zawsze dotrzymują słowa, w takim razie chodźmy. Królowie dotrzymują słowa tylko wtedy, kiedy jest im to na rękę. Byliśmy u niego razem. Słyszałeś, co powiedział? Wtedy jeszcze nie miałeś Anais. Teraz już masz. Powinieneś rozważyć wszystkie możliwości. Jestem żołnierzem, nie dyplomatą. To zacznij myśleć jak dyplomata. Decydujesz o przyszłości Temerii. Co zyska Redania, utrzymując niepodległość Temerii? Zastanów się, co możesz zrobić. Wiesz, Radovidowi? Jaki interes może mieć Radovid w utrzymaniu niepodległości Temerii? Ożenił się już z jedną córką Foltesta. Wyda Anais za jednego ze swoich lordów lub poczeka, aż urodzi mu się syn. Jeśli Adda nie da mu syna, pozbędą się jej. Ożeni się z Anais i połączy dwa królestwa. Anais jest nieletnia. Ale dorośnie. Taka unia mogłaby się oprzeć nawet Nilfgaardowi. Zanim Anais dorośnie, wiele może się wydarzyć. Anais nieprędko włoży koronę. Przez ten czas wiele może się wydarzyć. Pewnie, że tak. Ale nie da się wszystkiego przewidzieć. Myślę, że warto spróbować z Temerią. Zastanówmy się, co możesz zrobić. Albo złamać umowę z Radovidem, albo jej dotrzymać. Załóżmy, że ją złamiesz. Mam kolejnego wroga. Sam mówiłeś, że umiesz sobie z nimi radzić. W Loch Muin jest też delegacja Temerii. Może warto rozważyć wydanie im dziecka. Jan Natalis. Dobry żołnierz, ale marny polityk. Możliwe. Natalis nie jest mistrzem dyplomacji. Ale jego babka i twoja babka robiły w tej samej ziemi.
Twój dziad i jego dziad rąbali tych samych wrogów. Jeżeli zaprowadzę dziecko do Natalisa, wybuchnie wojna domowa. Baronowie uznają jej dziedzictwo tylko wtedy, kiedy będą czuli but na karku. Radowid ma ciężkie buty, wolność kosztuje. Nie twierdzę, że wydanie Anais Temerczykom rozwiąże wszystkie problemy. Wolność jest cenna, Vernon, ale ten tylko się dowie, kto ją stracił. Zastanowiłeś się, co powiedzą w Temerii na wieść, że Vernon Roche wydał dziedziczkę głowie obcego państwa? Jeżeli Radowid dotrzyma słowa, możliwe, że będą mnie nosić na rękach. Uważaj, Vernon. Wkraczasz na śliski teren. Piętno zdrajcy łatwo odcisnąć. Trudniej się go pozbyć. Masz rację. Idziemy do Natalisa. Chodź, maleńka. Zaprowadzę cię w bezpieczne miejsce. Przekonaliśmy go, żeby jednak iść do Natalisa. Eskortuj Anais w bezpieczne miejsce. Aha, to ja mam iść przodem. Rozumiem. Zdaje się, że ktoś nam zapewnił eskorty. W imieniu króla Radowida domagamy się wydania dziecka Luizy Lavalette. Zmierzamy w innym kierunku. Nie obchodzi mnie to. Otrzymałem wyraźne rozkazy. Nie jesteśmy poddanymi Radowida. Dziękuję. Jego rozkazy nas nie dotyczą. Jeśli nie będziecie chcieli po dobroci... Rozejrzyj się dookoła, zanim zaczniesz nam grozić, głupcze. Ej, gro, pozwól mi chociaż zareagować, zanim mnie zaczną tłuc. Ten się nadal pali. Geralt zwinny jak żaba. Jak kot. Zwinny jak żaba, co ja pierdzielę. Ups, sorry, Geralt, przypaliłem ci zadek. Do obozu Temerii? Zmitrężyliśmy dużo czasu. Obrady już się pewnie zaczęły. Chodź, dziecko. Dobrze, że tego ścierwa nie ma już wśród żywych. Tylko ja wiem, kto zabił Henselta. Z Detmoldem jest inaczej. Pamiętaj, że miał wielu potężnych przyjaciół. Jako szef niebieskich pasów zawsze miałem potężnych wrogów. Musiałem sobie z nimi radzić. Aha! Tak mi się wydawało, że drgamy dalej. Nie wiadomo, jak Temerczycy przyjmą Anais. W jej żyłach płynie królewska krew. W Temerii wiele osób przyzwyczaiło się do myśli, że ta krew umarła wraz z Foltestem. Co chcesz przez to powiedzieć? Że nie jeden z twoich rodaków mógł pomyśleć o założeniu nowej dynastii. No idź. Dobra, pójdę przodem. Bo widzę, że się trochę wleczysz. Kanały pod Loch Muin. Jakbyś wydał Radowidowi, to wojsko Temerii by gdybyś cię chciał mnie znaleźć, tak będę z nią Radowida. Na obradach. Do zobaczenia, Vernon. Nowy poziom. Okej. Okay. Postać. Dwa talenty tym razem. Odblokowuje grupowe ciosy kończące uruchamiane po naładowaniu paska adrenaliny. To można mutować. Plus 2 do żywotności, obrażenia, żywotność, zbroja, adrenalina przy trafieniu, zasięg znaku Art Igni. Powalenie, ogłuszenie, zamrożenie, popalenie, trucizny, informacji. Tak. Oraz zmysł walki. To też można mutować, no proszę. Obremia do obrażeń od znaków? Czemu nie? Masz pytanie oprócz Wiedźmina, co nagrałem? Na początku nagrywałem takie gry bardzo stare, typu Final Fantasy 1, Elder Scrolls Arena, ale nigdy ich nie przeszedłem i wolę do nich nie wracać, bo mnie położyły. Później zacząłem grać, i to przez bardzo długi czas, w różne gry z Europy Universalis 4, w single player i w multiplayer. I w sumie na tym wybiłem się na kanale, bo jak widzisz, praktycznie nikt nie przychodzi na streamy,
które są nie o Europie, Universalis 4, a po 2000 godzin prawie w tą jedną grę już mi się nie chce w to więcej grać, albo raczej powiem inaczej. Muszę sobie zrobić przerwę od jednej gry, dlatego zacząłem przychodzić Wiedźmina jedynkę z pomysłem na to, żeby przejść całą trylogię na jednym save'ie. I tak sobie zacząłem przechodzić Wiedźmina jedynkę, przeszedłem go, użyłem save'u, bo jak się zaczyna grę w Wiedźmina dwójkę, a ma się też na komputerze Wiedźmina jedynkę, to można zacząć na tak jakby save'ie z jedynki, czyli tam dostajemy bonusową zbroję, bonusowy chyba miecz srebrny i stalowy i parę eliksirów na dzień dobry, plus wszystkie decyzje podjęte w jedynce. Fabularne. No i tak później można zrobić to samo z save'em z Wiedźmina dwójki do Wiedźmina trójki. Mam też dwie części Penumbry, jeżeli lubisz survival horrory, to też są nagrane u mnie na kanale. To były jedne z moich pierwszych streamów wtedy, bo przed w sumie Penumbra to był mój pierwszy stream online. Wcześniej nagrywałem tylko w domu, a od Penumbry zacząłem streamować, także jakbyś chciał zobaczyć mój początek przygody ze streamami, to polecam ci dwie pierwsze części Penumbry. Dwie części Penumbry, nie przeszedłem tylko dodatku do drugiej części, no to w sumie to tak to się chyba nazywa. Okej, wejdźmy na te cholerne obrady, bo się rozgadałem jak głupi. Czy ja mam jakieś zadania nieskończone? Gdzie jest Liz Merigold? Powiadam wam, czy ja nie mogę już tego wykonać, skoro pomogłem Vernonowi? Zobaczymy. Ale wydaje mi się, że tak. Że skoro nie poszedłem za Triss, to nie będę mógł już tu wejść. Yep. Okej. Okay. Czyli RIP Triss. W sumie i tak wolę Yennefer. I chodźmy na obrady. Tup 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 tup. Czemu się nie da sprintować w tej grze? Dobra. Barbarzyńca. W końcu. A więc w naszym gronie nie zabrakło nawet nic. Shave. Ekscelencja, dobrze. To będzie wielki moment. Gotów? Jap. Do dzieła. Temeria jest wewnętrznie podzielona. Jako konetabl nie mam prawa podejmować decyzji w imieniu całego kraju w sprawie rady i kapituły. Mam zaszczyt występować przed tym szacownym gremium, ale nie wiem, czy za tydzień nie przyjdzie jakiemuś baronowi do głowy unieważnić mój podpis. Do czego zmierzasz, konetablu? Nie zamierzam też ubiegać się o koronę, bo krew w żyłach nie ta. A i jako żołnierz znam swoje miejsce w szeregu. Przez ostatnie tygodnie w Wyzimie trwały obrady dotyczące sukcesji tronu. Z uwagi na to, że los ostatniego dziecka Foltesta pozostaje nieznany, nie udało się osiągnąć kompromisu. W tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak podzielić kraj na dzielnice, zgodnie z dotychczasowymi granicami baronii. Czyli chcą rozbić Temerię na hrabstwa. To samo, co się stało po śmierci jednego z naszych polskich króli. Kiedy Polska została podzielona na Mazowsze, Śląsk i tak dalej, i tak dalej. W sumie to nie Śląsk. Szlachetni obradujący, proszę, byście wymazali z pamięci moje słowa sprzed kilku chwil. derp.
Oto Anais, następczynia tronu. Oto Anais Lavalette, w której żyłach płynie królewska krew. Prawowita dziedziczka temerskiego tronu. To dziecko jest Benkarte. Dziewczynka pojedzie do Wezimy, gdzie zostanie przedstawiona szlachcie. Jest zbyt młoda, by rządzić samodzielnie, ale nasze prawo sukcesji przewiduje i takie przypadki. Myślisz, że to dziecko zasiądzie kiedyś na tronie Temerii? Natalis nie dopuści, by stała jej się krzywda. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Okej. Przejdźmy do rzeczy. W taki oto sposób naraziliśmy się Radowidowi. Rady i kapituły jest, jak ustaliliśmy wcześniej, wierną kopią statutu odnalezionego w ruinach na wyspie Tanet. Okej. Okay. Najważniejszą sprawą jest desygnowanie królewskich doradców przez kapitułę. Dziś na wielu dworach rezydują przypadkowo wybrani magowie i czarodziejki. Jednak za czasów dawnej kapituły były to osoby specjalnie do tego wyznaczone. Okej. Okay. Czyli chce się po prostu mieć kontrolę nad tym, w jaki sposób kontrolować królu. Na ludziach tych spoczywa ogromna odpowiedzialność, wasza wysokość. Kapituła chce mieć pewność, że będą to osoby kompetentne. Mam pamiętać, że w Wiedźminie Trójce nie mogę zdradzić Yennefer? Nie chcę tego zrobić, także spokojnie. Oczywiście, że tak. A podstawowym interesem kapituły jest dobro Królestw Północy. Tak, tak. Dokument został podpisany przez proponowanych przez nas członków kapituły i desygnowanych doradców. Czekamy już tylko na podpis Shili de Tancarville. Bez królewskich pieczęci będziecie mogli co najwyżej desygnować doradców pastuchom. To prawda, wasza wysokość. Królowie, zanim podpiszecie ten dokument, wysłuchajcie tego, co mam do powiedzenia. Ależ, ekscelencjo, z całym szacunkiem. Dowiemy, co się stanie z Triss? Sprawa nie dotyczy Nilfgaardu. Przybyłem tu na zaproszenie króla Henselta. Czy odmawiacie mi prawa do głosu? Okej. Okay. Leto! Dzień dobry. Co to ma znaczyć? Ten człowiek próbował zabić mnie dzisiaj rano. Targnął się na życie cesarskiego ambasadora. Na waszych ziemiach! Rozumiem, że został przesłuchany. Wyznał, że to z jego ręki zginęli Foltest i Demavent. Wyjawił także tożsamość swoich mocodawców. Czarodziejki, to one pomogły mi dokonać zamachów. Mów dalej. Loża czarodziejek chciała usunąć władców, którzy działali przeciwko magom. Loża czarodziejek? Sporządziliśmy listę. Filipa Eilhart, Margarita Lo Antilly, Triss Merigold, Keira Metz, Triss wiedziała o wszystkim. Francesca Findabel, Ida Eman i wreszcie Sheila de Tancarville. Ku mojemu rozczarowaniu do loży należały też dwie czarodziejki Nilfgaardu. Asirevar Anahit i Fringilla Vigo. Cesarz podejmie odpowiednie kroki w ich sprawie. Okej. Zakonnicy Płonącego Ognia, wy co tu robicie? Co to ma znaczyć, wasza wysokość? Aresztujcie ich. Wasz dokument będzie musiał poczekać, szanowni czarodzieje. Nieźle. Nie macie prawa. Nie, wcale. Jeśli nie chcecie kolejnej jatki, tym razem w Lok Muin, poddajcie się. Sąd wyłuska zdrajców. To się zdziwili. A kuku, smoczysko. I to by było tyle. Geralt oczywiście wiedział o wszystkim. Radowid oczywiście jest bardziej wytrzymały niż wszyscy inni kolejni żołnierze. Smok uratował siłę de Tancarville. Ha. Poleciał na wzgórze. Tak, telefoniku, wiem, że jesteś głodny. W tym momencie to niemożliwe.
ile mi procent baterii zostało? 5. Na tęcu. Geralt! Jesteśmy odcięci! Nie przedrzemy się! Załatw Shile! Okej. Okay. I'm going for the Shila. Zawróć, póki jeszcze możesz, Wiedźmo. Przestań mieszać mi w głowie, Wiedźmo. Nie powstrzymasz mnie. Ani ty, ani nikt inny. A założysz się? Zapis. Myślę, że sobie tutaj pomedytujemy. Wypijemy jakieś eliksirki. Na przykład jaskółkę i gawrona. Bul. Zdrowie, Geralt. Okej. Pokonaj smoczycę. Jeżeli będę musiała. Auć. Przepiękny. Dobra, moment, Quinn. Cholerne potwory. Sesentesis! Spóźniłeś się. Udało mi się ustabilizować teleport. Nie masz gdzie uciekać. Prędzej czy później ktoś cię znajdzie. Wolę odejść na własnych zasadach. Gdzie Leto? Sesentesis się nim zajmie. Nim i wszystkimi głupcami, którzy dostają erekcji na myśl o spaleniu czarodziejki. Gdzie Sesentesis? On jest? Nie wiem, głupcze. Szukam go od zabójstwa Foltesta. Leto szukał nas wszystkich. Dałyśmy się nabrać na jego tępawą minę i ociężałe spojrzenie. Nie rozumiesz? Loża szukała sposobu na pozbycie się Demavenda. To prawda. Był słabym, chimerycznym królem. Pod jego rządami Edirn stopniowo zdychało. Trzeba go było wyeliminować. Wybrałyśmy mniejsze zło. Zaś Leto akurat znalazł się pod ręką. Foltest i Henselt. Z tym nie mamy nic wspólnego. Po zabójstwie Demavenda Leto wykorzystał złoto i magiczne wsparcie, by skontaktować się z Jorvetem. Elf miał go ukryć, dopóki sprawa nie przycichnie, tak przynajmniej myślałam. To nie Loża wydała wyrok na Foltesta. Zatem kto? Nilfgaard. Leto to król kłamców i cesarz wśród zdrajców. Od początku działał ku chwale Wielkiego Słońca i Białego Płomienia tańczącego na kurhanach wrogów. Okej. Okay. Oszukał wszystkich. Mnie, Jorveta, twoją głupiutką Trisunię i ciebie. Masz dowody? Przed chwilą otrzymałam wiadomość od agentki Loży stacjonującej w Cintrze. W Cintrze? Armia cesarska ruszyła. Właśnie forsują Jarugę. Myślisz, że w obecnej sytuacji północ może się obronić? Liczyć na kolejny cud pod Brenną? Nie wiem, ale to wy do tego doprowadziłyście. I odpowiecie za to. Nigdy nie uwolnicie się od piętna zdrady. To się jeszcze okaże. Bo z tego miasta nikt nie wyjdzie żywy. Nikt nie opowie tej historii. Smok jest pod kontrolą Filipy. Gdy zniknę, zmieni miasto w płonący grobowiec. Więc nie znikniesz. Smok zaatakował wojska Foltesta w czasie bitwy o zamek Lavaletów. To kłóci się z twoją wersją. Wtedy jeszcze był poza naszą kontrolą. Może i przegrałyśmy bitwę. Ale wojna dopiero się zaczyna. Jednak ty nie weźmiesz w niej udziału. To twój koniec, Wiedźminie. Zobaczymy. Żegnaj. Coś jest nie tak. Ktoś pod nim diament. Maskadę! Rozerwie mnie! Zdejmij go! Nope. Chociaż, dobra, niech ci będzie. Uratowałeś mnie. Jeśli przeżyjesz, idź do Nilfgaardu. Tam znajdziesz Yennefer z Wengerbergu. Żegnaj, Wiedźminie. O tym zapomniałem. Oh my god, smok! Nie! Ła! O!
Hołm! Stawaj, Geralt! Nie! Quen. Dobrze. Nie dobrze. Jeszcze raz! The fuck? Co to miało być? Ła. Wow. Kaczenka? Czy kutłe? Okej. Okay. Nagle Wiedźmin zmienił się w Mario Brosa. Okej. Okay. Reszta walki, zgaduję. Jak dobrze się nie da spaść z tej wieży. Aha. Okej. Dawaj, smoku. Ła. Zdychaj. Tu jesteś. Ogon. No to ciekawe. Gdzie jesteś? Tu jesteś. Zmienił taktykę, co? Ła. Uciekaj stamtąd, głupku! Znowu to. Zaś! Gdzie on jest, do cholery? Katany! Czemu to miało slow-mo? No, wczytuj grę. Co jest? No. Ej. Jakieś ulepszenie do miecza? Okej. Okay. Dawaj, smoku. Nigdy się nie nauczy. Wow.
O. Kolejna cutscenka? X! Y. Oczodu. O, ciocia. Nie to się miało stać. Auć. Nie chciałem zabijać smoka, ale jakoś tak wyszło. Zgaduję, że uratowanie Shieldy jest jednoznaczne z zabiciem smoka. Zabij smoka, odejdź. A nie, to odejdziemy. On był tylko kontrolowany przez czarodziejki. Nie był sprawcą tego wszystkiego. Tymczasem w Lok Mu In. O! Zaczęło się polowanie na czarowników? Źle. Czy on jest nabity na pal? O, ho, 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 ho. Nieźle, Radowid. Myślę, że zamiast skończyć ten odcinek, to po prostu skończymy tą serię. O ile myślę o tym, co myślę, że jestem w stanie zrobić. Czyli skończyć to w przeciągu najbliższych 15 minut. Rosz! Dzień dobry. Jak poszło ze smokiem? Miał twarde lądowanie. Nadział się na drzewo, ale żyje. Nie zabijam smoków. To oznacza, że czarodziejki mogą się nim jeszcze posłużyć. Roż to jeden z ostatnich smoków. Nie można go tak zwyczajnie zaszlachtować. W porządku. Sprawa jest prosta. Trzeba się pozbyć Filippy. To zostawiam już tobie. Dorwiemy je, Wiedźminie. Czarodziejki dostaną za swoje. Radowid i reszta królów już zbierają drewno na stosy. Co z Radą i Kapitułą? Prędzej spodziewałbym się powołania synodu inkwizytorów. Nie wszystkie czarodziejki zasłużyły na stos. Gdzie drwa rąbią? Tam wióry lecą, wiem. Jak się ma przyszła królowa Temerii? Bezpieczna. Nawet zaczęła mówić. Stary Natalis chciał dać jej lalkę. I wiesz, co powiedziała? Skąd mam niby wiedzieć? Że już nie chce zabawek. Chce dostać miecz i uczyć się walczyć. Chce pomścić śmierć ojca. I co zrobiliście?
Dałem jej sztylet oddziałów specjalnych. Będę ją uczył samoobrony, a Natalis sztuki wojennej. Będzie dobrą królową, czuję to. Co z Leto? Nieźle. Złapaliście go? Nie całkiem. Nie całkiem? Co to znaczy nie całkiem? Leto czeka na ciebie w dawnym obozie temerskim. Poinformował nas o tym przez posłańca. Chodźmy. A ty mów, co tu się zdarzyło, gdy walczyłem ze smokiem. Grabienie, gwałcenie, mordowanie. Chwila. Ostatni level w tej grze, który idzie na... Plus 10% obrażeń, plus 10% redukcji obrażeń. Kto kogo? Królowie spuścili żołdactwo ze smyczy. Mieli zająć się zdradzieckimi czarodziejkami, ale dość szybko stwierdzono, że każdy mag to zdrajca. Żołnierze mieli ogromną przewagę liczebną. Ponadto w mieście działają blokady magiczne, utrudniające rzucanie zaklęć. Gdy władcy otoczeni zbrojnymi kordonami opuszczali miasto, luźne grupy wojaków zaczęły wyłapywać czarodziejów. Większości znanych i potężnych udało się uciec. Reszta została zamęczona na śmierć. Albo powieszona. Co tu się stało? A ty co? Zwariowana? Spokojnie, chcę pomóc. Trzeba im pootwierać oczy. Muszą widzieć. Oni nie żyją. Ja też umarłam, ale otworzyłam oczy. Zobaczyłam. The fuck? Co zobaczyłaś? Pokojowe obrady! Świat oszalał. Wynośmy się stąd. Okej. Zostawmy tą nieszczęsną kobietę. Wait. Są drzwi? Aha. Ile krwiska. Jest tu coś? Nie. Słyszę szczury. Stój. Coś słyszałem. Kolejni maruderzy. Nie. Tam jest! Radowicz chce jego głowy! No, witam pana. Nie ten znak, Geralt. Ignij. Rusz się w końcu, dziękuję. Insta-kill. Odsuń się. Wow, insta-kill. Uciekali, aż się kurzyło. Krążą plotki, że to oni za wszystkim stoją. To nie plotki. Skąd wiesz? Od Shili. Była zadziwiająco dobrze poinformowana. Jeśli to Nilfgaard, to szykuje się wojna. Nie szykuje, tylko już się rozpoczęła. Mój drogi przyjacielu. Stos ciał. I kolejny stos ciał. A przy fontannie z trupów Leto Triss. Aha, czyli to Leto ratuje Triss. Leto Triss. Zakończmy to. Nie rusz. Pójdę sam. Sam? Dlaczego? Zaopiekuj się Triss. Czekajcie na mnie przy bramie miejskiej. Jeśli nie wrócę w ciągu godziny, ruszajcie beze mnie. Ale... Zrób okay. Co proszę, rusz. Muszę załatwić to sam. Nic ci nie jest? Nie. On wyrwał mnie z rąk Nilfgaardczyków. I bronił przed żołdactwem. Pora to zakończyć. Rosz czeka na ciebie. Dołączę wkrótce. Geralt, on może ci wyjaśnić, co się stało wtedy.
Wiem, Triss. Dlatego muszę z nim pomówić. Nie daj się zabić, Wiedźminie. Nie spokojnie, dam. Nie dam. Panienko. Dobrze, Leto. Tylko ty i ja. Co masz do powiedzenia na swoją obronę? Uratowałeś Triss, to jest... Jakby nie było, argument ułaskawiający. Długo to trwało. To błyskotka z Megaskopu Shini. Podmieniłem diamenty. Ten w Megaskopie miał skazę, niewielką, ale wystarczającą, by wybaczyć teleport. Cesarscy teoretycy magii zapewnili, że efekt będzie spektakularny. Pozwoliłem jej uciec. Jesteś bez serca. To, co jej zrobią królewskie tajne służby, będzie znacznie boleśniejsze i długotrwałe. Zapewne. Jesteś gotów odkryć kartę? Każdej grze prędzej czy później przychodzi taki czas. Lubię ten moment. Ale najpierw... Tak? Wódki? Spoko. Dawaj. Daj. Zaschło mi w gardle. Za starą znajomość. Ale bukłak wywalił to do dna. Wow! A jednak nie. Pul. Odzyskałeś pamięć? Nie całkiem. Pamiętasz, jak się spotkaliśmy? Uratowałem ci życie. Ładnie mi się odpłaciłeś. Jak mógłbym odpłacić się lepiej? Zająłem się twoją kobietą, Yennefer. Ja nie rozumiem, co w niej widziałeś, ale jak mawiają, de gustibus non est disputandum. O gustach się nie rozmawia. Zimowe 1270, Midinvern, noc magii. Leto nie kłamał. Gon się zatrzymał. Pod drzewem wisielców upiorni jeźdźcy dokonywali selekcji porwanych. Drzewo wisielców! Yennefer. Nie da się zabić upiora. Można to jest w Wiedźminie Trójce. Wie to każdy Wiedźmin. A jednak jeźdźcy padali pod ciosami wiedźmińskich kling. Spod trupich pancerzy lała się czerwona jucha. Nie mieliśmy szans zabić wszystkich. Było ich zwyczajnie za dużo. Patowa sytuacja. Był inny niż wszystkie elfy. Nie miał wstydu w spojrzeniu. Nigdy nie cierpiał prześladowań. Nie przeżył pogromów. Ludzie nie zabrali mu ziemi. Ten elf nie mógł pochodzić z tego świata. Był najeźdźcą. Dobiliśmy targu. Moja dusza w zamian za duszę Yennefer zgodził się bez wahania. Czyli w taki sposób Yennefer uciekła. Chłopie, Geralt, zdaje się, że na chwilę odpłynąłeś. Wspomnienia wróciły. Pamiętam drzewo wisielców i dziki Gon. Zabrali mnie w zamian za Yennefer. W takim razie pora odkryć karty. Chyba, że ścigałeś mnie tylko po to, żeby zabić. Ścigałem cię z wielu powodów. Jesteś mi winien wyjaśnienia. Niech będzie, że jestem. Opowiedz mi o Yennefer. Co się stało po moim odejściu? Miotała się w gorączce przez kilka dni, bredziła. Myśleliśmy, że nie wyjdzie z tego. W końcu doszła do siebie, ale była kompletnie zdezorientowana. Miała amnezję, jak ty. Co dalej? Szybko się okazało, że baba ma charakterek. Dała się nam we znaki. Uwodziła Egana, próbowała nas poróżnić. Po tym, jak się poświęciłeś, głupio było ją po prostu zostawić samą sobie. Nie przeżyłaby miesiąca. Miała odruchy i zachowania pasujące do księżnej pani, a była tylko czarodziejką bez pamięci. W sercu cesarstwa, a w Nilfgardzie czarodzieje z takimi odruchami albo wyzbywają się ich bardzo szybko, albo rozrywa się ich końmi na placu zwycięstwa. Słyszałem. Podróżowaliśmy przez prowincję i wyciągaliśmy ją z kolejnych tarapatów. Aż pewnego dnia zwinęły nas tajne służby. Mnie, Egana, Serita i Yennefer. Cesarskie tajne służby? Rozdzielono nas i przesłuchiwano. Długo i precyzyjnie, ale spokojnie. Bez przemocy. Tak poznałem Vatiera de Rido, a parę tygodni później samego cesarza. Ja, prosty wiedźmin. Co z Yennefer? Nie widziałem jej więcej. Cesarz zaproponował mi misję w Królestwach Północnych. Co się zaś tyczy Yennefer, z jakichś względów była dla Emyra ważna. Podejrzewam, że to właśnie od niej dowiedzieli się o loży. Cesarski wywiad ma swoje sposoby. W
Wiem tylko, że Yennefer była w pałacu pod ciągłą obserwacją ludzi Vatiera. Później to by wyjaśniało, czemu Yennefer jest ciągle, więcej nie znaczy, od samego początku, zatem jest tam, gdzie jest cesarz. A przynajmniej była, gdy wyjeżdżałem. Okej, okay. A wiesz, kim są najeźdźcy Gon? Skąd wiedziałeś, gdzie znajdziemy dziki Gon? Każdy wiedźmin noszący na szyi wężowy medalion zna to miejsce. Kiedyś nawet myślałem, że moją szkołę założono specjalnie po to, by rozwiązać zagadkę upiornych jeźdźców. Wiesz, kim naprawdę są jeźdźcy dzikiego Gonu? Z tego, co zrozumiałem, to były jakieś cholerne elfy. Wszystko okazało się wielkim oszustwem. Legendarny zwiastun wojny jarmarczną sztuczką. Zapewniam cię, że żaden bazarowy magik nie jest w stanie stworzyć orszaku widm, pędzącego po niebie, ani wywołać amnezji. Oświeć mnie zatem. Dziki Gon to fakt. Sam odpędzałem i zabijałem upior Gonu. To duchowa emanacja awatary prawdziwych jeźdźców. Tych, których spotkaliśmy pod drzewem wisielców. Okay. Chcesz powiedzieć, że zabrały cię elfy? Materialne skurwysyny, najzwyklejsze w świecie? Swoim może i najzwyklejsze, ale u nas są obce. Wiesz, skąd wzięły się potwory w naszym świecie? Znasz teorię o koniunkcji sfer? Każdy wiedźmin ją zna. Więc wiesz, że istnieją inne sfery. Nasi najpotężniejsi czarodzieje są w stanie otwierać pomosty między światami. Przyzywają stamtąd potwory, które później musimy zabijać. Elfy, okay, które widzieliśmy, pochodzą z innego świata. Nie zostały przyzwane. Same się tu dostały. Zapewne nawet dla nich jest to bardzo trudne i łatwiej im wysłać swoją duchową emanację. Osobiście wyprawiają się tu tylko w szczególnych wypadkach. Tak, okay, jak twój i Yennefer. Tak, to by się czyli zgadzało. Elfy z innego świata i ich tresowane upiory. Czego od ciebie chciały? Domyślam się, ale to nie twoja sprawa. Stajesz się cesarskim szpiegiem? Dlaczego? Dlaczego wiedźmin zgodził się zabijać ludzi dla innego człowieka? Dla cesarza, Geralt. On nie jest zwykłym człowiekiem. Władcy z północy mogą mu co najwyżej własnymi pyskami polerować na kolaniki. Dlaczego? Kazał odbudować szkołę węża. Wiedźmiński zakon, w którym mnie stworzono. Szkoły wiedźmińskie na południu upadły dawno temu, a sami wiedźmini stali się banitami bez prawa wstępu do większych miast. Poza Eganem i Seritem jest jeszcze dwóch wiedźminów ze szkoły węża, których znam. Nie wiem, gdzie są, nie widziałem ich od lat. Teraz będą mogli przestać się ukrywać. Wrócić do domu. Dlaczego na mnie czekałeś? Dlaczego na mnie czekałeś? Wiedziałem, że mnie opuścisz, że będziesz mnie ścigał. Nie mam zamiaru się ukrywać. Prawdę o mnie znasz tylko ty i kilka osób, których słowo nic już nie znaczy. Nigdy okay. Nie uważałem cię za wroga. Chcę iść w swoją stronę, ale jeśli będę musiał z tobą walczyć, niech tak będzie. Ta historia kończy się tutaj i teraz. Czemu miało to wszystko służyć? Jaki był ostateczny cel? Jaki był ostateczny cel? Zabić tylu władców, ilu się da. Winę zwalić na czarodziejki. Wywołać chaos, przygotować północ na inwazję. Aha. Wiesz, co mnie najbardziej bawi? Trafiliśmy na bardzo podatny grunt. Niezależnie od wyniku wojny jeszcze długo będą się oskarżać, dochodzić praw, mścić i kłócić. Północ przypomina ogarnięty pożarem burdel, jak mawia twój przyjaciel Jaskier. Wyjaśnij mi jeszcze parę spraw odnośnie Król August. Oj Jezus, ile lorów. Jak skontaktowałeś się z Shilą? Jak skontaktowałeś się z Shilą? Gdy już dowiedziałem się o Lorze, nie było większych problemów. W początku patrzyła bardzo uważnie na każdy mój ruch. A wyglądam jak wyglądam. Jeśli tego chcę, każdy prędzej czy później zaczyna mnie traktować jak tępego osiłka. Kręciłem się wokół Shili i zabiłem dla niej parę bestii. A rodziłem, że jestem nieszczęśliwy, że świat jest niesprawiedliwy. Zabrałem też, by kilku wiarygodnych świadków mogło nas powiązać. Takie zabezpieczenie na przyszłość, gdyby mnie złapano. Jednocześnie przygotowywałem się do zamachu na władcę Kowiru. Pierwotnie to Esterad Tysen miał być pierwszą ofiarą tajemniczych zabójców. Zanim okay. Do tego doszło, Shila zleciła mi zabójstwo Demavenda. Los się do mnie uśmiechnął. Już nie musiałem jej wrabiać. Wystarczyło tylko wykonać zlecenie i pójść za ciosem. Okej. Okay. Kto powiedział ci o Lorze? Skąd wiedziałeś o Lorze? Od cesarza i Vatiera de Rido, cesarskiego arcyszpiega. A oni wyciągnęli to z Yennefer. Odzyskała pani? Nie mówię, że świadomie doniosła na koleżanki. Podejrzewam, że znaleźli sposób, by dobrać się do jej wspomnień bez jej wiedzy. Okej. Okay. Przy moim przesłuchaniu był też czarodziej. Młody, dumny oficer wywiadu.
Dostarczono mi listę czarodziejek zasiadających w loży. Przy rozmowie był sam Emyr, Watier i ja. Tylko oni wiedzieli o misji. Jak zabiłeś Demavenda? Jak udało ci się zabić Demavenda? Dzięki czarom Shili. Znaliśmy każdy jego ruch, zwyczaje i zachowania straży, wszystko. Pozostało tylko zadać ostateczny cios. Mieliśmy bardzo komfortową sytuację. Ale i tak było ciężko. Ledwo uszliśmy obławie. Gdyby nie Skojatel Jorveta, znów pomysł Shili, nie udałoby się. A tak nie dość, że udało się zabić Demavenda, to jeszcze byliśmy kompletnie poza zasięgiem loży i mogliśmy zaplanować zamachy na Foltesta i Henselta. Rozumiem. No skąd wiedziałeś, że Foltest będzie samotny? Skąd wiedziałeś, że Foltest przyjdzie do klasztornej samotni? Plan zabicia Foltesta ułożyliśmy z Jorvetem. Król Temerii nie krył się z tym, że zamierza rozprawić się z Lavaletami. Byłem pewny, że będzie chciał zabrać Benkarty. A gdzie chowają dzieci w czasie oblężenia, jak nie po klasztorach? Musiałem zostać mnichem, ale nie mogłem przyjść do klasztoru i powiedzieć, że spłynęło na mnie objawienie. To byłoby niewiarygodne. Dlatego patrol Ariana natknął się na oddział wiewiórek torturujących bezbronnego mnicha. Dzielni wojownicy przepędzili elfy, a ja znalazłem schronienie w klasztorze. Nikt nie zauważył, że nie jesteś okaleczony? Mnich, który mnie leczył, dostał dużo orenów za milczenie. Okay. To była tylko pożyczka, potem go zabiłem. Tylko umarli nie zdradzają tajemnic. W sumie prawda. A potem wystarczyło czekać na rozwój wypadków. Kiedy zobaczyłem, że wchodzisz do komnaty z Foltestem, pomyślałem, że plan się nie uda. Na szczęście nie rozpoznałeś swojego starego drucha. Na szczęście. Dlaczego chciałeś przyjąć komando Jorveta? Kiedy postanowiłeś pozbyć się Jorveta? Kiedy zorientowałem się, że nie będę mógł nim manipulować. Był zbyt spostrzegawczy i niebezpieczny. W każdej chwili mógł przejrzeć moją grę. I to był błąd. Póki chronili cię Skojatel, byłeś nie do ruszenia. Ale też nic nie mogłem zrobić. Gdybym dobił Ciarana. Ale nie dobiłeś. Dzięki temu udało mi się skonfliktować cię z Jorvetem i zmusić do ucieczki. Pamiętaj, pozwoliłem ci żyć. A mogłem zabić. Pamiętam. Shila szukała cię we Flotsam. To ciebie Shila szukała we Flotsam. Zgadza się. Chciała się mnie pozbyć. Wciąż myślała, że panuje nad sytuacją. Założę się, że sądziła, że mi po prostu odbiło, albo że to Jorvet mnie zmanipulował. A w tym czasie północ pogrążała się w coraz większym chaosie. Dokładnie. Ty byłeś największym problemem. Okej. Okay. Mogłem cię zabić wtedy w elfich ruinach. Ale nigdy nie byłeś moim wrogiem. Rozumiem. Z Henseltem się nie udało? Szkoda, że nie wyprawiłeś się na Henselta osobiście. Historia potoczyłaby się inaczej. Może bym go zabił. Może ty zabiłbyś mnie, kto wie. Ale śmierć Henselta, mimo że potrzebna, nie była już konieczna do realizacji naszego planu. Poza tym ktoś i tak go sprzątnął. Wiesz kto? Obaj wiemy. Yennefer i Dziki Gowal. Okej, okay, nie chcę już rozmawiać, kończmy to. Kończmy to. Mam dość rozmów. Walczymy? Zostało jeszcze trochę wódki. Po łyku. Trzymaj. No. Bul, 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 bul. Dawaj. Gulaj, Leto. Gul, gul. Wojska cesarskie pewnie właśnie forsują Jarugę. Północ jest skończona, pora się wybrać na południe. Tam czeka mnie dobre życie. Jesteś powiedzmy. Ani ty, ani twój cesarz nie wzięliście pod uwagę jednej rzeczy. Niedola zbliża ludzi. Być może dzięki wam już wkrótce północ będzie bardziej zjednoczona niż kiedykolwiek. Ale to już nie moja sprawa. W jednym zakończeniu, gdzie to Radowid jednoczy północ. Jeśli mi pozwolisz, odejdę. I nigdy więcej mnie nie spotkasz. Jeśli zmusisz mnie do walki, zabiję cię. Podoba mi się content, jaki jest dzięki oszczędzeniu Leto, więc nie mam zamiaru go zabijać. Bo w Wiedźminie Trójco gra zyskuje bardzo dużo, jeżeli go nie zabijemy. Dlatego idź w swoją stronę. Wiem wszystko, co chciałem wiedzieć. Czuję, jak wspomnienia wracają. Twoja śmierć nic nie zmieni. Idź w swoją stronę. Tak po prostu? Żadnych gruźb życiowych mądrości? Po prostu. Idź. Bywaj, Geralt.
Bywaj, Leto. Jeden z niewielu wiedźminów, który walczy dwuręcznym mieczem. Jeżeli nie wiedzieliście. Święta Trójca w komplecie. Vernon, Geralt i Triss. O, coś ty zobaczył. Tup, 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 tup. A, idziemy otworzyć bramę. Rozumiem. Serio, Biedronka. Jaka ładna. Nigdy nie widziałem Biedronki na oczy. Otwieraj tą cholerną bramę. Czy ja sam ze sobą piszę? Nie. Bez przesady. A jeżeli to było pytanie do Kuby, to nie, to on pisze do mnie, a ja mu odpowiadam. W poszukiwaniu zabójców królów wiedźmin przeszedł długą drogę. Reflot sam zabił Bernarda Jaskra. Jednak mało kto opłakiwał komendanta. Flot sam pozostało w rękach temerskich, a władzę nad garnizonem i miasteczkiem przejął pewien szlachcic z Wyzimy. Okej. Wróg Edwańczyków i, jak mówią, zapalony wędkarz. Szczerze o czynach wiedźmina do dziś opowiada się przy ognisku w Bindudze. Wedirn, wiedźmin, był świadkiem wielkiego zwycięstwa Kedwen. Wojska Saski Smokobójczyni zostały pobite pod Vergen przez armię Henselta, co położyło kres wiośnie ludów. Żołnierze spod znaku jednorożca zajęli dolinę Pontaru, a górne Edirn, jak przed laty, zostało wchłonięte przez potężnego sąsiada. Dopiero następne wydarzenia pokazały, że triumf Henselta był krótkotrwały. Rozumiem. Tymczasem tron Temerii stał się obiektem gry prowadzonej przez baronów. Na razie. Wielu śniło o koronie, jednak nikt nie miał wystarczającego poparcia, by zasiąść na tronie w Wyzimie. Nadzieją dla królestwa na skraju wojny domowej była mała Anais. Faktyczną władzę pełnił Interrex Natalis, jednak to mała dziewczynka stała się symbolem zjednoczenia kraju. Okej. No w sumie w jej grzybach na krew się nad Protesta. Północą, przynajmniej w części wynikła z manipulacji czarodziejów. Wydawało się, że to oni skorzystają najwięcej na zamęcie w Temerii, Edirn i Kedwen. Prości ludzie obrócili się przeciw czarodziejkom i wszelkim odmieńcom, nie wyłączając wiedźminów. Ech, jak zwykle. Parowne zamki, oberwało się mi rykoszetem, znaczy Geraltowi. Bramy przed szukającymi ratunku. Rozpoczęło się polowanie na czarownicę. Były to czasy wielkiej niepewności i zwykłego gwałtu, ubranego w formę królewskich dekretów. W tych niespokojnych dniach my, którzy wpływaliśmy na losy świata, nareszcie zaznaliśmy trochę odpoczynku. Zoltan ruszył do narzeczonej, a ja wpadłem do Boobs! Któż mógł przewidzieć, że burza nad Królestwami Północy była ledwie początkiem wielkiej nawałnicy, a też wstępem do zupełnie nowej opowieści o Geralcie z Rivii. Wiedźmin 3, dziki zgon. Chyba to woli dziki zgon. Okej. Okay. To było na tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Ja się już z wami żegnam. I pozwolę wam oglądać, jakże te przyzwoite napisy z gry. Dzięki za uwagę. Na razie.
Thank you.
Thank you.